druga niedziela adwentu. Adwent jako cały okres trzeba spójrzmy na niego w całości. Tydzień temu zadawaliśmy sobie pytanie, czego oczekujesz od Pana w tym czasie? Czy w ogóle czegoś oczekujesz od Pana? Bo jeżeli nie oczekujesz czegoś w przyszłości od Boga, to znaczy, że już dzisiaj możesz być osobą niewierzącą. I trzeba sobie nam kochani na to pytanie odpowiedzieć. I dzisiaj, dzisiejsza Ewangelia w, drugi, w drugą niedzielę Adwentu podaje nam pewną podpowiedź. Zaczyna się ona w ten sposób. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Początek Ewangelii. Ewangelia samo w sobie słowo z greckiego Evangelion, dobra nowina. Kiedy zastanawiałem się sam nad to Ewangelią, chciałem sobie sam przypomnieć, jaki był mój początek z Ewangelią, z Dobrą Nowiną. To mogę sobie przypomnieć od razu kurs ewangelizacyjny, kurs Nowe Życie, kurs, podczas którego, podczas którego mogłem doświadczyć rzeczywiście obecności żywego Boga. Po tamtym kursie mogę powiedzieć dzisiaj rzeczywiście, że poznałem Chrystusa, Syna Bożego, który przebacza grzechy, który jest bogiem drugiej, pięćdziesiątej i setnej szansy. Rozważając tę Ewangelię, przypomniał mi się pewien fragment z książki, to jest zapis rekolekcji, który prowadził rekolekcjonista w Kuri Rzymskiej, Hermes Ronki. Przypomniał on pewną historię ze swojego życia, kiedy jako ksiądz, ale ubrany na świecko, modlił się w katedrze. Do której weszła babcia z małym dzieckiem, i w pewnym momencie poczuł, jak to dziecko łapie go za rękę. I dziecko spytało, wskazując na Krzyż, czyli na Jezusa Chrystusa, syna Bożego, zapytało się to dziecko go, kto to jest. Ten człowiek, ksiądz już doświadczony wiekiem, powiedział: W głowie zamknąłem wszystkie mądre książki. I jedyne zdanie, które mu odpowiedział, to powiedział mu, to jest Jezus, Bóg, który uczynił moje serce szczęśliwym. To jest człowiek, który rozpoznał w Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który odmienił życie, Jego, Jego serce. Mogę również o tym ja zaświadczyć i to jest jakaś propozycja dla ciebie, bracie, siostro. Czego możesz oczekiwać dalej w tym Adwencie? Że u początku Ewangelii Możesz rozpoznać w dziecięciu, które się rodzi w Betlejem, syna Bożego, Jezusa Chrystusa, dobra nowina, Boga, który może uszczęśliwić Twoje serce. To jest ten czas, żeby go rozpoznać.